Cześć! Dzisiaj sprawdzamy, czy hulajnoga Shift 7 L6 jest głośna. Prędkość około 10 km na godzinę i faktycznie silnik dosyć mocno buczy. Ale wszystko się zmienia, kiedy troszeczkę dodamy gazu. Przy większych prędkościach, około 20 km na godzinę, ten dźwięk dosyć sporo zanika. Oczywiście im szybciej jedziemy, tym ten dźwięk staje się jeszcze mniej dokuczliwy. Praktycznie go nie słyszymy. Również podczas hamowania hulajnoga wydaje taki dźwięk, ale jest to związane z tym, że odzyskujemy energię, więc silnik działa w drugą stronę. Nie wiem, czy to było bardzo słyszalne, czy nie. Teraz się rozpędzamy, znowu słyszymy buczenie. Oczywiście po rozpędzeniu się do jakiejś prędkości to praktycznie jest niesłyszalne. Hałasy z ulicy są dużo większe niż dźwięk, który wydobywa nam się z silnika. Ale oczywiście zmniejszę prędkość z powrotem do tych 10 km na godzinę i zobaczymy, jak będzie się hulajnoga zachowywać. Oczywiście dźwięk byłby bardziej słyszalny, jakbyśmy jechali pod górę, bo wtedy większe jest obciążenie na silniku i ten dźwięk się wtedy wzmacnia. To też wszystko zależy od ukształtowania terenu, po jakim jeździmy. Oczywiście jak przekroczymy jakąś prędkość w granicach 20 km, dźwięk staje się mało słyszalny, wręcz praktycznie o nim zapominamy. Już nawet przy 15 km jest mało słyszalny. Znowu zwolnię do 10 i postaram się jechać z taką prędkością. Mamy 9 km na godzinę, 10 wedle GPS-u. Więc tak właśnie zachowuje się ta hulajnoga przy tej prędkości. Oczywiście dodając gazu gwałtownie, ten dźwięk na chwilę się wzmaga, ale później po rozpędzeniu się hulajnogi praktycznie jest niesłyszalny, nieodczuwalny. Również podczas hamowania będziemy mieli podobny dźwięk. Spróbuję to zademonstrować. Sorki, to był piskopon. Ale również ten dźwięk przy hamowaniu wydobywa się z silnika. Jest to związane z odzyskiwaniem energii elektrycznej. O, teraz był chyba lepiej słyszalny. Nie zablokowałem koła. Oczywiście hamulce hydrauliczne są bardzo skuteczne, więc niewiele trzeba, aby moc hamowania była bardzo duża. I znowu hamujemy silnikiem, więc praktycznie rzecz biorąc tak to właśnie wygląda w tej hulajnodze. Teraz mamy dużo dźwięków z boku, więc myślę, że ten dźwięk jeszcze jest mniej odczuwalny. Zastanawiam się, jak będzie wpływał na to szum wiatru, więc też może jakby nasze pomiary zakłócać i może być to nieodczuwalne. Znowu zwolnię do prędkości 10 km na godzinę i spróbuję utrzymać taką prędkość. Mamy teraz 9 km na godzinę, 10 właśnie i chyba w tym momencie ta hulajnoga jest najbardziej głośna. Oczywiście jak już prędkość nabierze, bo to jest też związane z rozpędzaniem się, w tym momencie ta hulajnoga, jak dodajemy gazu, to oczywiście troszeczkę głośniej chodzi. Po osiągnięciu prędkości ten dźwięk praktycznie zanika, więc myślę, że no, wszystko zależy od użytkownika, na ile będzie mu to przeszkadzać. Myślę, że jeżdżąc po miejskim zgiełku trudno się przyczepiać do tego dźwięku. Nie wiem, jak ktoś będzie korzystał po jakichś ścieżkach rowerowych w lesie, może to mu troszeczkę zakłócać doznania z przyjemności jazdy. Ale pod warunkiem, że będzie jeździł bardzo powoli.
również podczas hamowania dźwięk jest słyszalny. Czy hulajnoga L6 jest głośna? Napiszcie to w komentarzach. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, łapkę w dół. Pozdrawiam.